jest jedyna, ostatnia już okazja, niestety, żeby zobaczyć tą wystawę, która od kilku tygodni króluje na naszej zamkowej wieży. Niestety, wszystko co dobre się szybko kończy. I tutaj chciałabym serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które nam te zabytki udostępniły, ponieważ to dzięki nim ta wystawa mogła w ogóle się u nas pojawić. Chciałabym również bardzo serdecznie powitać gwiazdy Gliwickiej Szermierki, którym większa część tej wystawy oczywiście została poświęcona, ponieważ to oni tworzyli legendę Gliwickiej Szermierki, to oni przynieśli im jej chwałę. Witam również w imieniu swojej Maćka Chudzikiewicza, fechmistrza Piasta Gliwice. Do tej dodam, że na tej sali to są całe pokolenia szermierzy, szermierek i szermierzy wybitnych naprawdę. Zacząć wypada, ale nie będę mówił wieku od najstarszego. Przywitajmy tutaj panią, nie jest pani Ela najstarsza, panią Elę Cymerman-Frankę, wielokrotną mistrzynią Polsk i dziesięciokrotną olimpijką, najsłynniejszą gliwicką szermierką, tak chyba należy powiedzieć. Szermierzycą, niech będzie. Na sali też jest pierwszy w historii polskiego floretu, polskiej szermierki, w ogóle indywidualny mistrz olimpijski. Sukcesów jest tak dużo, że wystarczyłoby czasu, żeby wszystkie wymieniać. Ja je znam. Pan Egon Frankę, witamy! Kolejny legendarny szermierz, bo takie określenie trzeba tutaj użyć. Również medalista Mistrzostw Świata, Olimpiad Polski. No, pan Bogdan bodajże, proszę mnie poprawić, ale był pan chyba na czterech Igrzyskach Olimpijskich, czterech Olimpiadach. Pan Bogdan Gąsior, witamy! A na koniec zostawiłem pana, który z Gliwicach się nie urodził, przeszedł, miał bardzo ciekawe życie, tak powiem. Jak mi to zawsze opowiada przy okazji imprez szermierczych, kiedy mam okazję się widywać. Może też dzisiaj coś zdradzi z tajemnicy, ale też olimpijczyk, trener, fachowiec, fechmistrz. Mikołaj Pac Pomarnacki, witamy! Ale to jest dobry wybór na koniec. Nie siedzi tutaj w tym pierwszym rzędzie, ale jest duchem obecny z nami, prawda, pan Piotr Wędliński. Witamy też serdecznie. I ciałem! O, jest. No tutaj ten pan, to jego wszyscy znają, to taki jeden z głównych zamieszania. Mówią o nim Junior, także wiemy o kogo chodzi. Dzień dobry, brawo. Gliwicka Szermierka się zaczęła na Górę Chwałów w takiej sali szermierczej. Notre Dame się nazywał Siust. I tam się zaczął, tam był trener Franz, który rozpoczął właściwie szermierkę po wojnie tutaj w Gliwicach. I on jest właściwie tym motorem, że w Gliwicach jest ta szermierka. Trzeba przyznać, że on z wielkim zapałem, ponieważ on był doskonałym szermierzem, on założył tę szermierkę w Gliwicach. Także szermierka to się rozwinęła w piękny sposób. Trzeba przyznać, że w tej chwili widziałem na zdjęciu, byłem na zakończeniu tej sekcji szermierczej. Trzeba przyznać, że jest bardzo dużo członków i ta szermierka tutaj się rozwija w piękny sposób. Dzięki właśnie trenerowi, to jest motorek. Dzikiewicz to jest taki motorek tej szermierki, tutaj, która gdyby nie on, to właśnie by tutaj. I tu również pan jest trener, wrócił z Włoch trener Pomarnacki, który tutaj w tej chwili pracuje, jeszcze zawsze z wielkim zapałem. Ja, panie Elu, przeglądając taką broszurkę, gdy spisywałem tutaj historię tej sekcji, znalazłem i tam był taki tytuł: co z tej Eli wyrosło? Ta broszurka jest starsza ode mnie, więc co z tej Eli wyrosło? Tak, niech kilka słów. Nie będzie nie tak to. Ja jeszcze zapomniałem o wspaniałym trenerze Czajkowskim, który przecież on te wyniki ze mną i z Elu i tak dalej.
Daniela, co pani wspomina najmilej z pobytu w Gliwicach? Ja wszystko mile wspominam. Ja jestem entuzjastką i uważam, że mieliśmy przepiękne życie uprawiając szermierkę. A szermierka jako taka jest sportem wyjątkowym. Nie dlatego, żeśmy ją uprawiali, bo w końcu na olimpiadach mieliśmy przegląd wszystkich innych sportów i jutro idziemy notabene w Warszawie spotkać się ze wszystkimi olimpijczykami starymi. Rozpoczęcie mojej kariery szermierczej było bardzo prozaiczne, ponieważ jak poszłam do liceum, dowiedziałam się, że profesor z historii, który miał być notabene moim wychowawcą klasy, jest kierownikiem sekcji szermierczej na Ziemowita. Nie na Górnych Wałów zaczynali. Tak? No, ja na Ziemowita. Później znowu się przenieśliśmy tam do sióstr. I pomyślałam sobie, jako ta, która kochała sport, a mniej szkołę, że przynajmniej będę miała fory z historii. No i zapisałam się na szermierkę. Ale tą szermierkę tak pokochałam, że ja jeszcze 2 lata temu, kiedy skończyłam pracować, pracowałam z ogromnym entuzjazmem i zazdroszczę wam, kochane dzieci, że wy macie wszystko przed sobą. Ten sport jest piękny, jest bardzo starym sportem, ale jednocześnie to jest sport super nowoczesny. Uprawiajcie z dużym entuzjazmem szermierkę. A ja wspomnienia mam cudowne i w dalszym ciągu żyję, chociaż nie zadałam tego decydującego trafienia i jestem zawsze i do końca życia żoną Egona Franke. Tak pięknie pani Ela powiedziała o szkoleniu. Mikołaj Pac Pobarnacki, także olimpijczyk, jak już tutaj powiedziałem, kolejna z legend gliwickiej szermierki, szkoli aktualnie młodzież i ma wyniki. Panie Mikołaju, powiedzmy coś o dzisiejszej sekcji, o tych dziewczynkach i chłopakach, które wychodzą pod pana ręki. Jedno jest pewne, nie wychodzą spod jednej ręki i to jest bardzo ważne, bo to jest ten pluralizm, który kształci młodych ludzi. Ja mam inne spojrzenie, pan Maciek Kudzikiewicz ma inne spojrzenie na pracę, pan Piotrek Tomala inne, Marek Juczewski inne i to jest właśnie to bogactwo, które my, trenerzy, możemy przekazać młodym ludziom. Ja pamiętam, przychodziłem na salę szermierczą o godzinie 5, a wychodziłem o 10 wieczór. Ponieważ zaczynałem bardzo późno szermierkę, dopiero po egzaminie maturalnym byłem u księży, to dlatego chciałem nadrobić. No, w jakiś sposób się to udało. Najważniejsze jest, ażeby można było spokojnie pracować i robić wyniki. I to jest istotne. A w szermierce jest jedna zasada. Ora et labora, módl się i pracuj, a będziesz mieć wyniki. O wynikach i to takich, które trudno będzie komuś powtórzyć, może powiedzieć pan Bogdan Gosior, 4 olimpiady z rzędu, 16 lat. Na plansze chyba jeszcze więcej. Panie Bogdanie, to były miłe chwile i do dzisiaj chyba są. Dobry, no, ja zacząłem szermierkę na ulicy Ziemowita, bo tam chodziłem do szkoły powszechnej w 1946 roku. Jak usłyszałem te krzyki na sali, gdzieś tam to wszedłem tam i no, spodobało mi się. Kolegów, przyjaciół, to naturalnie wszyscy wiedzieli, kto co zrobił, Egon Franke, co zrobiła Ela, ale chciałbym powiedzieć o panu Pomarnackim. Jest to w tej chwili chyba najstarszy trener na świecie. Ma lat 80. Nie ma jeszcze. Ja ci odbieram głos, jak ty tak zaczynasz. Trenuje z takim zapałem, że tylko trzeba go podziwiać, bo ci młodzi nie robią nawet połowy tego, co pan Pomarnacki. A pan Pomarnacki miał ciężkie życie. Ma rację. Bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać znowu tutaj do Gliwic i widzieć tych wspaniałych, zapalonych młodych szermierzy.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Orlanowi. Kolejną tutaj już ikoną gliwickiej szergierki jest oczywiście Maciek Pudzikiewicz, który zawsze skromny staje z boku i nie chce się rzucać w oczy, ale mikrofon muszę mu oddać, żeby powiedział coś. Kochani, jak ktoś może powiedział, najważniejsza jest tradycja, a ta tradycja tu istnieje właśnie. Dzięki tym ludziom, którzy przyjechali tu, czyli Eli, Tegon, Bogdan, Kola, Piotrek. Jest to piękna chwila, że ci ludzie mogli tutaj przyjechać, pokazać się, że są z nami przez tyle lat. Dziękuję tutaj Wrzesiowi oczywiście i dyrekcji muzeum za to, że zrobiła tą wystawę, bo nie jest tak łatwo wejść tutaj do zameczku. Trzeba długo, długo czekać, żeby można pokazać swój dorobek. Pokazaliśmy to w tej wieży tutaj, te lata pięknej szermierki, która w tym roku obchodzi 65 lat. Kochani, 65 lat szermierki w Gliwicach. Ta wystawa jest jedną z części po prostu tych obchodów. Piękny sukces turniej Franca, Puchar Europy. No dzisiaj właśnie taka troszkę można powiedzieć smutna rzecz, bo zamykamy jakiś etap, wystawę szermierczą. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, żeście tu, kochani, przybyli. A jednocześnie zapraszam na dalszy ciąg obchodów 65-lecia sekcji szermierczej, które obchody będą na jesieni. Najważniejsza impreza, wszystkich oczywiście tutaj, którzy jesteście, zapraszam już wstępnie na 19. Wielka feta, 65 lat sekcji szermierczej.